nuda, bo dlaczego? Nawet samo to emerytury zniósł. Kobietom 7 lat, mężczyznom na 65. Na kogo pani zagłosuje przy wyborach prezydenckich? Trzaskowskiego oczywiście. Dlaczego akurat na niego? Bo jeszcze nie był prezydentem, niech pokaże, co potrafi. Ja chcę głosować na prezydenta Dudę. To jest dobry człowiek. Do tej pory nie mieliśmy takiego prezydenta w Polsce i wszystko dobrze robi PiS. Ja nie chcę nie chcę tego z warszawiaka, który on nic u siebie w Warszawie nie zrobił, a gdzie zrobi w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do zobaczenia. Na pana Trzaskowskiego. Dlaczego akurat na niego? Jakieś argumenty? Jego doświadczenie światowe, jego doświadczenie międzynarodowe, plus wprowadzenie dużo nowości, która jest interesująca dla polskiego społeczeństwa. Jakich nowości dokładnie? Gospodarczych przede wszystkim. Pan Trzaskowski mówi o gospodarce, a pan Duda mówi tylko o polityce. To znaczy? Dużo obiecuje, a czemu nie obiecywał tego? Nie zrobił tego w swojej poprzedniej kadencji pięcioletniej. Wszystko. Na kogo pan zagłosuje w najbliższych wyborach prezydenckich? Oczywiście na prezydenta Dudę. Jakie dwa argumenty, dlaczego pan na niego głosuje? Proszę pana, nie zakłamuje historii przede wszystkim. Mówi, że my mamy sobie pisać historię, a nie ruski, ani Niemiec. A kolejna rzecz, no, dąży do rozwoju kraju. To znaczy? Przemysł się rozwija, wszystko, a przedtem było zwijane. Wcześniej, za poprzedniej kadencji, tak? No nie. Tamtego rządu. PO. Co się dało, to likwidowali. Przystanki autobusowe, PKS-owe, kolejowe, wszystko, co się dało, likwidowali. Mówili, że w Niemczech jest. Czyli lepiej się panu teraz żyje w Polsce za pana Dudy? No pewnie, że lepiej. Cudów jeszcze nie ma, ale lepiej, dużo lepiej. I przynajmniej, co ty powiesz, kobitko? Ale ludzie są pokręcone. Ten w telewizji Trzaskowski występuje, łże jak pies codziennie, dosłownie, takie bzdury, a ludzie na niego głosują. Ja się dziwię, co się dzieje. Na kogo pani zagłosuje w najbliższych wyborach prezydenckich? Na Trzaskowskiego. Dlaczego akurat na niego? Dlatego, że mi jest bliższy jego program. I nareszcie uwolnimy się od Kaczyńskiego i Dudy. Jakie jest rzeczy z programu Trzaskowskiego? Wszystko, co dla powiatów jest dobre, dla samorządu dobre, to wszystko i dla obywateli dobre. Na pierwszych wyborach zagrałem na Andrzeja Dudę, na drugich powtórzę, bo te oszusty, oszukańce i nie chcę tych ludzi w rządzie ani w sądzie widzieć. Czyli pan w ogóle nie idzie na wybory? Nie. Idę na wybory, popieram Andrzeja Dudę. Co obiecał, to zrealizował. Wspomógł biednych dzieci. 1200 ludzi głodowało, 800 tysięcy dzieci i dały socjal, dały wyprawki szkolne, wspomagają rencistów, wiarygodny prezydent. I niech wygra, niech żyje Polska! Oczywiście, pan Duda. Jakieś argumenty za panem Dudą? No wszystkie od 5 lat, w ogóle za PiS-em głosuję. Ale jakie szczegóły, no co zrobił i tak dalej? No emerytom, rencistom, dzieciom. No mnie nie przysługuje, ale dzieci dostają, cieszę się jeszcze z tego. Lepiej się pan teraz żyje? Sporo lepiej mi się żyje. Cieszyłem się, że to tak będzie dalej, ale skoro proszę pana, ten by nie daj Boże weszedł, tak już będzie. Na Andrzeja Dudę. Dlaczego akurat na Andrzeja Dudę? Jakieś argumenty? Bo jest argumenty, bo jest stanowczy, konkretny i wie co mówi, wie co jak się. A to resztę Trzaskowski, Platforma to są, nie będę mówił jak. Dlaczego pan tak sądzi o nich? Bo tak było. Przecież 5 lat tam, co 8 lat rządzili, to jak to mówią, pokradli, pocudowali i tylko sobie wzięli, a mieszkańcom nikomu nie, obywatelom nie dali nic. Co pokradli na przykład? Jakieś szczegóły? No kasy, wie pan, kasy. O kasę chodzi. Nie? Posprzedawali zakłady. To jest podstawa. Już. Na kogo pani zagłosuje na najbliższych wyborach prezydenckich? Na Trzaskowskiego, tylko i było. Dlaczego akurat na niego? Nie podoba mi się to, co się dzieje w Polsce od 5 lat. Co tak się dzieje? No widzi, chyba wszyscy widzą, co się dzieje, tak? Jakie szczegóły? Może bez szczegółów, bo zabrałoby nam to bardzo dużo czasu, a jednak widzimy, że nie jest dobrze, tak? W naszym kraju w tym jakieś momencie. Plusy Trzaskowskiego? O matko, ciocia, pomóż. Mówi prawdę, tak. Chce lepiej na Trzaskowskiego. Dlaczego akurat na niego? Odpowiada mi jego pogląd.
i wykształcenie, jest bardzo inteligentny, nie kłamie, nie ubliża nikomu. A jeżeli wygra przeciwnik? No to będzie moja porażka. Duda! Dlaczego akurat Andrzej Duda? Pasuje Duda, bo mi dał dużo kasy, kurde, i tak dalej, na emerytury. Czyli emerytura? Tak jest, tak jest. Co się proszę emerytury jeszcze? Proszę? Co zrobił jeszcze oprócz emerytury? Trzynastkę dał mi, kurde, tak samo. No, właśnie, oj, to mnie tylko właśnie cieszy i to jest wszystko najważniejsze. A Trzaskowskiej to zero. Zero, panie, po 3 złote, po 5 złote, żona dostała, ja po 3, po 5 złotych, nawet nie chcę słyszeć o nim, nawet nie chcę, nawet absolutnie. Zero. Lepiej się panu teraz żyje za pana Andrzeja Dudę? Ja, że 280% lepiej, no proste. Wybiera się pan na wybory? Proszę, no, cały czas Duda jest i na pierwszy głosowałem i teraz tak samo. A pana Dudę? Jakieś argumenty za panem Dudą? No chyba wystarczy tych argumentów obecnie. Czy cały czas wiemy, co zrobił do tej pory. No. A na obiecankach... Co zrobił? No jak to, co zrobił, no. Wsparł rodziny, no. Skrócił emeryturę i chyba wiemy, co zrobił do tej pory. A na obiecankach Trzaskowskiego, no to niestety zostanie nam tylko szambo z Wisły pić, no. Dużo zdrowia. Na kogo pan zagłosuje na najbliższych wyborach prezydenckich? No proszę pana, głosowałem na Dudę i będę głosował na Dudę. Dlaczego akurat na niego? Dwa argumenty. No proszę pana, dostałem emeryturę, a tak musiałem czekać, w skarpetach bym chodził może wtedy do tej pory. Podwyżki takie były po 2,50, a teraz dostajemy 70, mamy 13. Mhm. Czyli lepiej się żyje za pana? No proszę pana, no oczywiście, że lepiej. No. Na wybory pan się wybiera? Oczywiście, że idę. I na Dudę głosuję. Jak pan myśli, że wygra pan Duda? Czy... No na pewno tak. Nie ma innej opcji, żeby... No chyba nie, bo jak to trzeba z Polski chyba wyjechać. Jak Trzaskowski będzie rządził. I to piszą, że bardzo dobrze zarządza... Pokażę do kamery może. Tu gdzieś jest ten artykuł. Zarządza dobrze Warszawą. Tu gdzie... A, tu o. Rafał Trzaskowski radzi sobie dobrze w stolicy, proszę pana. Pokazali w telewizji, bo nie jestem w Warszawie. Po ostatniej burzy co było? Studzienki by wywalało. Puścili ścieki znowu do Wisły. Gdzie ta ekologia jest? Jak... PiS chce coś zrobić, że tego to szukają małych ślubiaczków, tak? I zieloni są, a tu wyciekło cisza i spokój, tak? No jakie mamy to racje? I to jest dla mnie nie człowiek, proszę pana. Był w Unii, w Brukseli, co zrobił dla Polski? Pokradli wszystko, tak? No, to głosować. Ja to wziąłem tak, żeby... A skąd pan to dostał? Gdzie to można otrzymać? Poszłem tam, to żebym ich wygonił i tyle. Bo to nie są ludzie dla mnie, no po prostu. No. Kłamać to my możemy rozmawiać, daj zapalić, bo ja nie mam, a ja mam, nie? No, a tam jest odwrotnie wszystko. Zachęca pan wszystkich do wzięcia udziału w wyborach? Oczywiście, że tak. Żeby wszyscy poszli i głosowali na Dudę oczywiście, no bo innej opcji ja nie widzę, żeby coś było. Proszę. Jakieś argumenty za panem Andrzejem Dudą? Co zrobił dobrego dla Polski? Dla Polski Duda wszystko dobrze zrobił, dla dzieci, dla starszych ludzi, dla pełnosprawnych też. To znaczy co, dał jakieś pieniądze czy na samą emeryturę, tak? Pomógł dużo ludziom bardzo, we wszystkim. Jeździ wszędzie, potrzebują Dudę i za granicę, wszędzie, bo bardzo dobry człowiek pani, z pokolenia. Pani mówiła, że pani namawia tutaj wszystkich, tak? Znajomych do wzięcia udziału w wyborach? Tak, tak. Moje koleżanki będą na Dudę tego. Ile koleżanek pani namówiła? 30 osób. Aż tyle? I będzie, tak. I tutaj w Ostrowcu Świętokrzyskim, pomimo, że ten czerwony Ostrowiec, ale będzie na Dudę. Wygra, tak? Nie chcą tego. Z Warszawy, tamtego prezydenta. A jeżeli by wygrał Rafał Trzaskowski, co pani zrobi? Jak wygra Duda? Jeżeli by wygrał Rafał Trzaskowski, to co by pani zrobiła? O nie, to odwołam się może do innych władz, proszę pana. Ja nie chcę takiego. I ludzie nie chcą... Nie jest pani za nim? Nie jest pani za Rafał? Nie, nie jestem za nim i koleżanki moje też nie chcą go. Bo jest fałszywy zdrajca narodu polskiego. Skąd takie wnioski? Takie wnioski są, tak. Ale skąd takie wnioski, że jest... No, bo ludzie tak mówią, że to zdrajca widać po buzi jego. A kto dokładnie mówi, w telewizji czy...? No, w telewizji i w ogóle ludzie chodzące. Tak, nie chcą jego, tylko chcą Dudę. Naszego polskiego, prawdziwego patriotę Polski. Jeszcze jakieś plusy za Andrzejem Dudą, minusy? Oprócz tam emerytury, coś jeszcze? No tak, ma 13, da 14,
tym dzieciom po 500+ dostaną. I teraz niepełnosprawne po 1000 zł podostawali przez Dudę. Bardzo dużo zrobił i pomógł ludziom. Już nie chodzą po śmietnikach za chlebem, bo mają chleb. Jak Duda rządzi 5 lat temu, a wcześniej nie było. Chodziły po śmietnikach i zbierały chlebek. Czyli lepiej się pani teraz żyje niż kiedyś? Teraz lepiej mam niż za tamtych czasów. Nic by pani nie chciała zmienić? Teraz było takie sobie? Nie, teraz bym chciała do końca, żeby 5 lat był i następne 5, żeby Bozia mu dała 100 lat życia. No, do zobaczenia, dobra, panie Duda. Będę na ciebie całkowicie i rodzina moja głosowała. Do Trzaskowskiego. Dlaczego akurat na niego? Żeby była równowaga była. Ale jakieś z programu argumenty od pana Trzaskowskiego? No, żebyśmy byli w Unii, tak nie uciekali. I ja tam nie wierzę bardzo, że w te wszystkie ich obietnice, ale jakieś mniejsze zło wybieramy. A dlaczego nie na Duda?